Dzień dobry wieczór, witam serdecznie po raz kolejny w piątkowe popołudnie. Godzina 15 wybiła, ja jestem niedaradek, a to oznacza, że pora wziąć swój ulubiony napój, na przykład kawę czy herbatę, zasiąść przed komputerkiem, monitorkiem i zobaczyć najnowszy odcinek Unbox Me. No bo to jest seria, w której ja rozpakowuję, a wy zgarniacie rzeczy rozpakowane. Co mamy dzisiaj? No, dzisiaj są dwie rzeczy, więc zapraszam serdecznie jeszcze raz Cleo. Prosimy o intro. Cześć, tu Cleo. Zapraszam do oglądania. Unbox me. Unbox me. Technologia bez pudła. Xiaomi. O tej firmie już wielokrotnie na tym kanale Media Expert mówiliśmy, dlatego pozwolicie, że ominiemy tutaj rubrykę informacyjną na temat tego, gdzie, skąd, ile, co i jak, tylko przejdziemy od razu do unboxingu. A mianowicie unboxingu tego oto urządzenia Redmi Note 10. Are you w szoku? Bo ja trochę tak, więc zobaczmy, co mamy w środku. Na początku zobaczmy, co mamy na pudełku. Na pudełku jest napisane, że jest to Redmi Note 10 Lake Green. Oczywiście to jest bardzo ważny napis, że obsługuje wszystkie aplikacje od Google'a. To jest istotne. Istotne. Teraz rozpakujmy, zobaczmy, co mamy w środku. Zobaczmy na początku, co jest w pudełku. To może nas interesować również. To jeszcze nie. Ładowarka. Bardzo duża ładowarka. Tutaj mamy kabel USB-C. Instrukcja. Pokrowiec. Są w ogóle bardzo fajne pokrowce. One są mega miłe w dotyku. Są przezroczyste. Widać super zieleń. No i kluczyk, żeby otworzyć sobie na kartę SIM. Więc to mamy tutaj w tym zestawie. Bez słuchawek, niestety. Teraz zobaczmy jeszcze, jak się prezentuje. Ja osobiście bardzo lubię kolor zielony. Tak się prezentuje telefon. Z naklejka jeszcze. Aparaty. Ładny napis Redmi. Tu możemy zauważyć. Telefon trzyma się bardzo wygodnie. Jest on... Ma ładną bryłę, po prostu, że tak powiem. Tutaj z tyłu mamy cztery aparaty. Jest tu napisane, że Ultra Premium. Z przodu jest również aparat. Chyba standardem już jest to, że po prawej stronie mamy przecież wycisz, guzik jeszcze jakiś tam do włącz-wyłącz. Tutaj wejście na kartę SIM, a dokładnie na Dual SIM oraz na kartę SD, jeżeli chcielibyśmy poszerzyć naszą pamięć. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm jack oraz USB-C. No, to tak wygląda on i leży w ręku. A teraz piguła informacyjna. Ekran Redmi Note 10 to 6,43 cala AMOLED Dot Display. Posiada on dual speakers. Szybkie ładowanie, bateria to 5000 mAh, natomiast procesor to Qualcomm Snapdragon 678 11 nanometrów, ośmiordzeniowy. Kamera 48 megapikseli, mamy tutaj obiektyw szerokokątny oraz tryb makro. No, więc tak się prezentuje ten cały telefonik. Jest bardzo przyjemny i niedrogi. Link w opisie filmu do sklepu Media Expert. Ale to nie ostatnia rzecz, jaką mam dzisiaj dla Was, bo mam coś jeszcze specjalnego. Zapraszam! Ale myślicie, że to wszystko? No to się grubo mylicie, moi drodzy, no bo dzisiaj mamy dwóch gości specjalnych. Był, można powiedzieć, że młodszy brat, a teraz przychodzi kolejna brata starszego, czyli Redmi Note 10 Pro. Rozpakujmy i zobaczmy, co mamy w środku. Zobaczmy, co mamy napisane na pudełku, czyli w ogóle co to jest za wersja Redmi Note 10 Pro. Jest to Gradient Bronze. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Na pewno już wiemy, że będzie przezroczyste etui. Troszeczkę trudniej poszło. Zobaczmy. Czy będzie jakiś bonus?
pudełko inaczej się wyjmuje niż przy wersji bez Pro. Więc tutaj mamy jedno. Zaraz sobie zrobimy szybkie porównanie telefonów. Jest telefon, mamy tutaj obudowę. Kabel USB, tego akurat nie wyjmę. Jest to również USB-C na USB-A, a bardziej USB-A na USB-C. Oraz ładowarka 120 Hz, AMOLED 6,67 cala, dot display, Qualcomm Snapdragon 732G. Rozpakujmy teraz to. Jaki ładny! Ojojoj, zobaczcie, widzicie to w ogóle? Gradient. Bardzo, bardzo mi się podoba. Przyrównajmy sobie teraz te oba telefony. No widać, że jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Tak się prezentuje ten telefon w dłoni. No, czuć, że jest większy, aczkolwiek nie przeszkadza to jakoś bardzo. Ja przy moich niedużych dłoniach jestem w stanie, trzymając telefon, dotknąć kciukiem z jednej i z drugiej strony bez większego problemu. Aparaty mogłyby się wydawać, że są takie same, aczkolwiek one nie są takie same, bo troszeczkę się różnią. Zwłaszcza tym, że jest tutaj 108 megapikseli, również napisane Ultra Premium. I to samo, wejście Dual SIM oraz na kartę SD. Wejście słuchawkowe jest umieszczone nie na dole, a na górze. I szczerze mówiąc, mi to bardziej odpowiada, bo czasami, kiedy kładziemy sobie telefon w ten sposób, to wejście słuchawkowe może przeszkadzać. No i oczywiście port USB-C do szybkiego ładowania, 33 W. Piguła informacyjna. Jak już wspomniałem, mamy tutaj 108 megapikseli, 4 kamery, w tym jest jedna telemakro. Ekran to 120 Hz, AMOLED 6,67 cala dot display. Procesor natomiast Qualcomm Snapdragon 732G, 8 nanometrów w bardzo wysokiej wydajności oraz szybkie ładowanie 33 W, 5020 mAh, jeżeli chodzi o baterie i to możemy znaleźć w specyfikacji tego produktu. No i w sumie co? Tego też nie będę odpalał, żeby nie psuć Wam zabawy z pierwszym odpaleniem tego telefonu. Warto jeszcze wspomnieć o ochronie wyświetlacza. W wersji Redmi Note 10 posiadamy Corning Gorilla Glass 3, natomiast w wersji Pro jest to Corning Gorilla Glass 5. Co zrobić, żeby zgarnąć jeden albo drugi egzemplarz? No o tym powiem Wam Klaudia i co? Dziękuję za obecność. Jak zwykle się rozgadałem. No to kochani, czas na dzisiejszy konkurs, w którym do wygrania jeden z tych dwóch telefonów. A jeżeli bacznie oglądaliście cały odcinek, no to wiecie, którego hashtagu użyć, aby wygrać jeden z nich. No i oczywiście jeszcze pytanie konkursowe, które brzmi: w jakich sytuacjach codziennych najbardziej potrzebny jest Wam smartfon? Także pamiętajcie, że konkurs tylko dla subskrybentów. No i do dzieła! Okej, okay, to czas na rozwiązanie konkursu, w którym był do wygrania fotel i inne dodatki. No ale myślę, że nie ma co przedłużać, więc ja poproszę werble. Zwycięzcą zostaje Miłosz Miły. Serdecznie Miłoszowi gratulujemy, a ja zachęcam Was do wzięcia udziału w dzisiejszym konkursie. No i co? To wszystko. Widzimy się za tydzień w piątek. Pa, pa!